Szanowni współgospodarze, panie pułkowniku, księże kanoniku, wszyscy wielce szanowni zaproszeni goście, ale przede wszystkim wy, żołnierze i pracownicy Wojska Polskiego, z waszymi dowódcami różnych formacji na czele. Od czasów starożytnych powtarzamy tłumaczone również na język polski sentencje: chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny. I ja wam dziś chcę podziękować za to wasze przygotowywanie się. W pierwszej kolejności chcę podziękować i pogratulować wszystkim awansowanym, nagrodzonym i wyróżnionym dzisiejszego dnia i każdemu z was za służbę każdego dnia, za pracę w waszych jednostkach, za szkolenie na poligonach, za podnoszenie waszej wiedzy, kompetencji i sprawności, bo to jest najwyższy gwarant pokoju. W ostatnim czasie boleśnie Europa przekonuje się, jak nieprzewidywalne bestialstwo Rosji potrafi zachwiać światowym pokojem. Ale też i przykład ukraiński, ale też i wiele przykładów w historii, jak choćby Bitwa Warszawska, pokazują nam, że choć uzbrojenie, wyposażenie wojska jest kluczowe, to najważniejsza i tak pozostaje postawa człowieka. Jego zaangażowanie i chęć służby drugiemu człowiekowi, służby własnej ojczyźnie. I za tę służbę jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. Życzę wam, aby państwo polskie i wszystkie jego struktury z samorządowymi również stwarzały warunki do wzrostu, rozwoju i wzmacniania sił polskich formacji mundurowych z wojskiem na czele. Żeby społeczne zrozumienie potrzeb wojska wiązało się również ze zrozumieniem potrzeb wyrzeczenia właśnie dla celu wzmacniania własnej obronności, ponieważ jedną z najważniejszych naszych potrzeb jest właśnie potrzeba bezpieczeństwa. Jednocześnie na marginesie deklaruję, że polityka prowadzona w naszym samorządzie jest prowadzona w duchu koncyliacji i kompromisu, w duchu zrozumienia różnych interesów, potrzeb różnych grup mieszkańców i różnych ich przedstawicieli. I mimo że przykład zazwyczaj nie płynie do góry, to jestem przekonany, że postawa każdego z nas, każdego z mieszkańców miasta jest szalenie ważna. Życzę wam i waszym rodzinom dużo zdrowia, spokoju i pokoju w waszych domach. Prawdziwego żołnierskiego szczęścia i abyście nie musieli stawać do obrony ojczyzny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.